Witam wszystkich. Zobaczcie, że na stojąco, ale właśnie jak słyszycie, muszę mieć nadzór tutaj nad Bartkiem, a jest dzisiaj w zasadzie na ten moment jedyna okazja do tego, żeby nagrać materiał, który miałem już w zasadzie w planach jakiś czas temu. Cały czas gdzieś mi się to odkładało, no dzisiaj też to był taki dzień, że tak naprawdę teraz mam możliwość. Mianowicie chodzi o... nie wiem, jak mam stawać. Ale będzie to raczej taki troszeczkę dłuższy wywód i moje spostrzeżenia odnośnie tego, jak podchodzą zawodnicy, jaka jest mentalność w stosunku do tak jakby tej ich drogi do karty pro, tak? Bo bardzo często się słyszy coś na zasadzie, że teraz każdy jedzie praktycznie po kartę, każdy jedzie po swoje, wszyscy chcą być zawodnikami pro, a niewielu z tych zawodników, którzy gdzieś tam takie założenia mają, jakby realnie zdaje sobie sprawę, z czym to się później wiąże, tak? Ja sam, będąc, wygrywając kartę, nie do końca sobie zdawałem też z tego sprawę. Nie wiedziałem, czy sobie będę radził, czy nie będę radził, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Jakby moja sytuacja i droga w tej lidze potoczyła się tak, że udało mi się już po powrocie, czy nawet w tym roku, w którym debiutowałem, zająć jakieś fajne miejsca w zawodach już z zawodowcami, tak? I tak samo poprzedni sezon uważam, że też wypadnie najgorzej. Tak tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że właśnie wielu z tych zawodników, którzy tak bardzo brną i marzą o tej karcie, tak? Bo dla mnie to też jest takie troszeczkę na wyrost, że tak to ujmę, mówienie, że to jest największe czyjeś marzenie, karta pro, bo samo wygranie karty to tam jeszcze jakby za, no, to jest to jakaś forma przepustki, tak? Ale tak naprawdę ta droga zaczyna się od początku. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć przykład bez imienia i nazwiska, ale jednego ze swoich podopiecznych. Mam nadzieję, że ta osoba też nie odbierze tego w taki sposób jakby dotkliwy czy coś, bo ja zresztą rozmawiałem i tłumaczyłem, jak to wygląda od tej strony już takiej, jakby będąc zawodowcem i tak dalej, bo do czego zmierzam? Wiele osób bardzo chce być tym pro zawodnikiem, bardzo chce tą kartę wygrać, co tak naprawdę, no powiedzmy, ok, zdarzyło, tak, jest osoba, która tą kartę wygrała, natomiast wygrała, ale jej sylwetka nie jest jeszcze jakby no gotowa, tak, czy na tyle rozwinięta do tego, żeby móc się liczyć razem właśnie z tymi najlepszymi. I oczywiście są zawody z jakby takie no mocniej obsadzone, lżej obsadzone, mniej obsadzone, jeśli chodzi o poziom zawodników i każdy gdzieś tam uważam będzie miał, czy może mieć szansę na to, żeby zająć dobrą lokatę, natomiast no, na ten moment, z tego co widzę, jakby tutaj takie osoby, które wygrywają kartę na naszym podwórku, no to jest coś takiego, że jakby do momentu jeszcze, zanim wyjdą na tę scenę z tymi zawodnikami, to jest bardzo dużo pracy, tak? I wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, przede wszystkim nie potrafi spojrzeć na siebie w taki no, krytyczny sposób, tak? I fajnie, jeśli ktoś wie, czy też ma jakby poczucie własnej wartości takiej sportowej. Z drugiej strony warto też mieć troszeczkę takiej pokory w sobie, samokrytyki, stając, załóżmy, przed lustrem i potrafić powiedzieć sobie: ok, no jeszcze jestem za słaby na tą ligę amatorską, przepraszam, na tą ligę zawodową, muszę popracować i tak dalej. Oczywiście ja nie bronię tutaj, czy nie sugeruję, że ktoś nie powinien startować, jeśli wygrywa kartę, bo to też jest forma przede wszystkim rozwoju, tak, i pokazywania się sędziom i obycia ze sceną i tak dalej. Tam w tym pro to jest troszeczkę jakby inaczej, cała otoczka tych zawodów i to wszystko, więc z tej strony jak najbardziej, no nie? No ale pamiętajmy też, że jakby no, nasza forma i sylwetka, może inaczej, nie nasza. To, co ja zauważyłem w ostatnich tam, powiedzmy, nie wiem, dwóch latach, czy tam no, dwóch, trzech z osób, które wygrały kartę w Polsce, no to
czy nawet nie w Polsce, ale też w innych krajach, no nie? Wiele jest takich sylwetek, które po zdobyciu tej karty będą wymagały jeszcze przynajmniej z 2 lat albo takich, no nie wiem, 3 do tego, żeby dołożyć do tej sylwetki masy mięśniowej, czy to w bikini, czy to w kulturystyce, czy to w classic physique, czy to w men's physique i tak dalej. Generalnie w każdej kategorii, no nie? I w zasadzie to brnięcie takie nie na siłę, ale obsesja na zdobycie karty pro, często zawodnicy nie zdają sprawy, z czym to się później też wiąże, tak? Oczywiście jakby pierwszym aspektem jest sama sylwetka, jaki poziom dana osoba reprezentuje, to czy w momencie, kiedy wygrywa tą kartę, jest już w stanie w lidze zawodowej jakieś tam osiągnięcia zdobywać, tak? Zajmować troszeczkę lepsze lokaty, a nie ciągnąć ogon. Druga kwestia to jest kwestia finansowa przede wszystkim, tak? Pamiętajcie, że tak jak mamy tutaj w Polsce pro qualifier u pana Roberta, to jeszcze te opłaty czy koszta nie są aż na tyle duże. Znaczy, opłaty są jakby regulowane wszędzie takie same, tak? To jest tylko w przeliczniku dolar do złotówki, ale koszta związane z wyjazdem, z zakwaterowaniem, z innymi rzeczami też, to jest troszeczkę już różnica, tak? No mnie w tamtym roku każdy wyjazd kosztował minimum 5000 zł na zawody do Anglii, do Portugalii i do Hiszpanii, tak? Znaczy do Hiszpanii troszeczkę mniej, bo tam akurat Seven Nutrition wtedy, z którymi współpracowałem, zasponsorowało apartament dla całej ekipy, więc tamte koszta były zredukowane, ale dopóki nie wiedziałem, że Seven Nutrition chce robić relacje i będzie leciało tam razem ze mną, to apartament był zarezerwowany na bodajże 5 dni i kosztował on tam różno chyba, nie wiem, przepraszam, tam Bartek się tłucze zabawkami, blisko 3000, może nawet chyba ponad 3000. No i pamiętajcie, do tego dochodzą bilety lotnicze, tak? Do tego dochodzą bilety oczywiście z bagażem takim dużym, bo nikt nie poleci raczej z zawodników z małym podręcznym bagażem, bo wiadomo, że trzeba zabrać różne rzeczy ze sobą i tak dalej, więc bilety lotnicze w 2 strony, pobyt i zakwaterowanie. Jakby opłata, licencja na dany rok to jest opłata jednorazowa, tak? Ale do tego dochodzi brązowanie na każdych zawodach, to jest gdzieś tam koszt około, no nie wiem, $200, czy tam 200 euro, czy 150, to już się te sumy biorą. Tak? Do tego, co tam jeszcze mamy, powiedzmy jakieś tam stryki startowe, strój i tak dalej, jedzenie na miejscu, jakieś przeważnie, nie wiem, wyjściówki jeszcze podobno, wyjściówki dla drugiej osoby, czy też dla trenera, jeżeli ktoś z nami leci, to też wszystko jest w euro albo w dolarach, pamiętajmy. Więc często taki wyjazd kończy się na zamknięciu budżetu w przedziale, załóżmy, nie wiem, 5-6 tysięcy, tak załóżmy, jeśli nie chcemy mieszkać w jakimś baraku, a chcemy mieć jakiś tam w miarę standard, bo wiadomo, im większy standard gdzieś tam apartamentu czy coś, to te koszta będą wzrastać i tym podobne. Nie? Też zależy jaki region, bo powiem szczerze, że w tamtym roku 4 dni w Anglii kosztowało mnie za, nie wiem czy mogę to nazwać apartamentem, za stancję, coś 4 dni tylko, 3-200 chyba, no nie? I to tak nie było to jakoś super, zresztą widzieliście na vlogach, jak ten apartament, jak to mieszkanie się tam prezentowało. I to były tylko 4 dni, gdzie w Portugalii byłem 5 dni i miałem nocleg w jednym i w drugim hotelu, no nie? I tam za 5 dni zapłaciłem 2800 chyba, z tego co pamiętam, a w Anglii było drożej, no nie? Więc to mówię, to też kwestia tego, dokąd lecimy, jakie tam są, powiedzmy, nie wiem, warunki obecnie i jak ten kraj funkcjonuje. No wiadomo, teraz jeszcze mieliśmy dodatkowo albo szczepionki, albo testy. Więc nie wiem, jak to teraz funkcjonuje, bo dawno nie latałem, od tamtego roku. No ale załóżmy, że dalej to jest, więc trzeba zrobić dodatkowo testy po przylocie, przed przylotem, tak? W Anglii trzeba było zrobić jeszcze test, zamówić sobie tam do miejsca, do którego się przylatywało, gdzie się miało meldunek. Znaczy meldunek, no gdzie się mieszkało i to też tam kosztowało chyba z 60 funtów. Więc jakby ta kwestia finansowa, jest tutaj taką, uważam,
kluczową, główną rolą, no nie? W tym jakby z przejścia z amatora do profesjonalisty, no wiadomo, w amatorach też ludzie jeżdżą na wyjazdy i te koszta są no, też spore zresztą, to wiecie, no nie? Czy tam osoby, które startują, to wiedzą. Kolejna rzecz to jest no, nakład tak naprawdę finansowy na przygotowania na off-season. Wiadomo, no, nikt przez rok czasu, czy tam przez dwa sezony nie oscyluje na takiej samej ilości jedzenia, na takiej samej ilości chociażby środków, więc to wszystko też będzie generowało dużo większe koszty. I ja właśnie to tłumaczyłem ze swoich podopiecznych, że tak naprawdę dopóki no, nie zarabiasz tak, nie wiem, strzelę, z 10 tysięcy miesięcznie, może 10 to przesadziłem, no ale no, na ten moment tak, 10 tysięcy miesięcznie i nie jesteś sam, tak, czyli nie masz na jakby no, zobowiązania, tak jak ja mam tutaj właśnie rodzina, dom, kredyt, dziecko i tak dalej, no to spoko, to jeszcze można jeździć i startować, nie? Później to już jakby te koszta takie prywatne, które generują, które są, wiecie, też w dużej mierze, znaczy do wysokiego poziomu na ten moment generowane, dochodzą do tego koszta wyjazdów z sezonu, nie wiem, trenera na przykład. Jeśli ktoś tam chciałby, nie wiem, współpracować z osobą z zagranicy, to naprawdę sporo pieniędzy się zbiera. Jakby może tak nie jest to odczuwane w trakcie sezonu, czy w trakcie generalnie przygotowań, czy w trakcie roku, bo ja tego tak jakby nie odczuwałem w tamtym roku, jak na przykład współpracowałem ze Stefanem i płaciłem mu tam 200 euro miesięcznie, ale później policzyłem sobie jakby ile kosztowało mnie ten sezon z nim generalnie, jakby biorąc pod uwagę wszystko, no nie? No to było bardzo dużo pieniędzy. I jedzenie, znaczy no jedzenie to może nie, bo to jakby na porządku dziennym, ale no środki, wyjazdy, trener, rzeczy związane z zawodami jak brązowanie, opłaty za kartę, za licencję i tym podobnych rzeczy, to no, myślę, że taką, nie wiem, kwotę w tym momencie mógłbym mieć odłożoną z, żeby się nie pomylić, 5 zerami, no nie? Więc no tak to naprawdę wygląda. Jeżeli ktoś jest tam gdzieś na etacie osobą pracującą, to wygrywając tą kartę pro, naprawdę już trzeba się postarać o dodatkowe jakieś źródło dochodu, które będzie generowało dla nas no tak naprawdę możliwości do tego, żebyśmy mogli się dalej rozwijać i tym podobne rzeczy, no nie? Mówię o tym dlatego, że zauważyłem właśnie taką, kurde, no gonitwę, a nie zdawanie sobie sprawy jakby z tego, jak to naprawdę wszystko realnie wygląda i nie mierzenia sił na zamiary, tak? Bo co z tego, że ja wygram tą kartę pro? No, jest wielu zawodników, którzy kartę wygrywają i później gdzieś tam jakby, no nie mówiąc o tym, że rezygnują sami, bo ja to też rozumiem, jeżeli ktoś wygrał kartę, no bo był najlepszy w danym dniu, ale stwierdził, że powiedzmy, no nie wiem, nie chce dalej startować, przestało go aż tak bardzo kręcić, to jarać, uważa, że jakby tak ekstremalny rozwój w kierunku na przykład jakby w przypadku kulturystyki i ekstremalnej będzie dla niego szkodliwy, gdzieś tam coś, nie wiem, będzie się to na nim źle odbijało, no to okej, luz, nie ma problemu, no nie? Co innego właśnie, jeśli ktoś faktycznie tą kartę wygrywa, no i co, robi jeden start w roku albo jeden raz start na 2 lata, i tak naprawdę no, za wiele z tego nie ma, tak? Pamiętajmy też, że kiedyś jakby ten status pro znaczył zupełnie coś innego niż teraz. No nie wiadomo, teraz też jakby jest to wyższy poziom uprawiania sportu, ale dużo łatwiej jest tą kartę zdobyć, tych zawodników robi się coraz więcej. I zwyczajnie jakby wiele osób no, nie daje sobie rady, nie może podołać, czy nie zdawało sobie sprawy z tego, jak to może faktycznie wyglądać już później po wygraniu tej karty. To jest takie ode mnie dla wszystkich tutaj, bo dla wszystkich osób, które no,
mają takie podejście, że dobra, przyszły sezon jest mój i lecę po kartę pro. A najgorsze, co jest, jeszcze powiem wam tak z własnej, że no nie najgorsze, bo z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony to jest, może okazać się takie zwodzące, tak, bo wiadomo, mamy osobę, załóżmy, no nie wiem, no strzelę, że mnie, tak, mam swoje grono odbiorców, osoby, które mi kibicują i tak dalej. Wiele z tych osób na przykład może nie być w temacie zorientowana, jak faktycznie wygląda poziom Ligi Pro i tak dalej. Wrzucamy fajną fotkę, tak, jesteśmy w super formie, jak na, powiedzmy, jak na siebie jestem w życiówce i wszyscy tam, wiecie, z góry na dół piszą, super, będzie złoto. Generalnie ujmę to w ten sposób, że zaczyna się lizanie dupy i wygrzebanie rodzyna, no nie? Rodzynów. I to jest właśnie ten moment taki, który może być zgubny dla zawodnika. Bo później okazuje się, że no jest zupełnie odwrotnie, tak? Że faktycznie jakby pewność siebie nasza wzrasta przez to delikatnie. Znaczy ja tak nie mam, bo ja wiem, że większość tych osób jakby nie zdaje sobie sprawy z tego i tego nie odbieram w ten sposób, że jestem super, że jestem najlepszy. Ale są, wydaje mi się, że kobiety na przykład mają taką troszeczkę inną mentalność. I podejście, że są bardziej takie emocjonalne, w bardziej emocjonalny sposób do tego podchodzą i to się może na nich właśnie takie no, sodzące, wchodzące w dupę, słodko-pierdzące komentarze odbijać, a efekt finalny, końcowy i miejsce na zawodach później weryfikuje to, jak jest faktycznie w realu, nie? Więc z mojej strony bardzo bym wszystkim oczywiście życzył jak największych sukcesów i tak dalej. Dla osób, które o tą kartę, powiedzmy, gdzieś tam chcą walczyć, no to jasne, ja tam jakby, wiecie, no nie mam nic przeciwko, tylko pamiętajcie o tym, że to nie jest coś takiego, że wygrywamy kartę i nagle sponsorzy się do nas odzywają, nie wiem, mamy super klientów, super dużą ilość klientów. No generalnie jakby wszystko zwraca się ku temu, że mamy miodem i mlekiem płynące, no nie kraje, ale taką swoją sytuację, tak? A jest zupełnie inaczej, więc na to wszystko trzeba sobie zapracować samemu, na ten status, na możliwość tego, żeby móc się później rozwijać i zdobywać jak najlepsze lokaty. Więc z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że nie zostanie ten materiał odebrany w jakiś taki, nie wiem, negatywny sposób, bo to jest tylko i wyłącznie jakby taka moja rada. Nie chcę jakby tutaj wyjść na osobę, która już tam nie wiadomo ile startów zrobiła w tej lidze pro i co osiągnęła, bo tak naprawdę dopiero jestem po dwóch sezonach i czterech startach, ale no od kilkunastu lat jestem w tej branży, obserwuję, śledzę, widzę, co się dzieje, mam już swoje jakby takie spojrzenie na to wszystko i zupełnie inaczej podchodzę też do wielu rzeczy związanych jakby ze sportem, jakby realia, a wyobrażenia, o, w ten sposób, no nie, że ja wiem, jakie są realia i wiem, jakie są wyobrażenia i wiem, że często gęsto jest zderzenie tych dwóch rzeczy ze sobą i to, co powstaje z tego, to jest rozczarowanie i zawiedzenie, więc żebyście się jak najmniej rozczarowywali, bo nie wiem, jak odmienić, zawodzili, o właśnie, zawodzili, żebyście mieli świadomość po prostu, że to nie jest taka sielanka, tak, że chłopaki, którzy wygrywają klasyka, mają dużo do zapasu, muszą jeszcze dojebać, przepraszam, dowalić sporo mięsa. Dziewczyny, które wygrywają bikini, no w Polsce poziom jest ciut niższy niż jakby no, na tych zawodach pro. Byłem, widziałem, zresztą większość osób też sobie zdaje sprawę. Bardzo dużo aspektów tam się liczy i osoby, które, znaczy dziewczyny, które wygrywają tutaj, powiedzmy, nie do końca mogą być tam gdzieś zauważane
no, na zawodach pro w innych krajach. I tak samo z kulturystami. Ja zresztą sam po sobie się przekonałem, że no, w tamtym roku w Alicante, jakby po fajnym starcie w Portugalii, po dobrym miejscu, no, wylądowałem gdzieś tam na szarym końcu. No nie, więc to musicie mieć tego świadomość, że to nie jest aż tak fajnie, jak to sobie każdy wyobraża, że po zdobyciu karty to jest nagle, wiecie, no nie? Wszystko fajnie, pięknie. Także bardzo dziękuję, z mojej strony to tyle. Zostawcie komentarz, zostawcie suba, możecie udostępnić, bardzo będę wdzięczny. Łapkę w górę oczywiście, bo statystyka jest bardzo dobra, za co jest mi właśnie, z czego jest mi właśnie bardzo miło. I co? I niedługo wleci następny materiał już jakby z mojego challenge'u, jak widzicie, plackowatego. Dobra, nie będę spoilerował. Także do następnego materiału.